Witajcie drodzy kochani, chciałbym dzisiaj podać taki prosty przepis na odświeżającą sałatkę. Ta sałatka ma na celu odświeżenie, wzmocnienie naszej szyszynki, jako że wielokrotnie używamy pasty do zębów, która jest z fluorem. Wielokrotnie sprzedają nam w supermarkecie pastę do zębów, która zawiera fluor, a więc żeby odświeżyć waszą szyszynkę, robimy odpowiednią sałatkę, więc tak, ogórek jeden pokrojony, wrzucić do naczynia, może to być garek, czy może być jakiś to mikser, troszkę kopru, malutką garstkę kopru, dużą garść pietruszki i 2-3 pomidory, wrzucić do blendera, zmiksować to wszystko, oczywiście pieprz, sól do smaku i macie, drodzy kochani, taką specjalną sałatkę w stylu libańskim. Taka sałatka zawiera dużej ilości pietruszki, zawiera ogórka, zawiera pomidory, zawiera też sól, pieprz. Taka sałatka, drodzy kochani, służy do odświeżenia waszej szyszynki. Ja właśnie miałem przyjemność spożywać taką sałatkę wczoraj i no, wzmacnia bardzo znacznie szyszynkę, wzmacnia system odpornościowy naszego organizmu. Dodam, że pietruszka ma dużo witamin, również witaminy C. I to by był taki prosty przepis, drodzy kochani, dzięki któremu możecie po tej zimie po prostu wzmocnić wasz umysł, wzmocnić wasze myślenie, wzmocnić waszą szyszynkę, która już jest wypalona częściowo przez ten fluor z pasty do zębów i przez wodę, która również jest z fluorem. Także, drodzy kochani, bardzo łatwo to zrobić, składniki są proste, jeden ogórek, 2-3 pomidory, garść pietruszki. Każdy może sobie po prostu dobrać odpowiednią ilość pietruszki, którą chce zużyć. Ja osobiście wrzucam dość dużą garść pietruszki, obszerną, żeby rzeczywiście ta pietruszka odświeżyła tą szyszynkę. Kto lubi, może dodać czarnuszki, która również bardzo dobrze wpływa na pobudzenie szyszynki. Jeszcze chciałem dodać takie produkty, które uaktywniają szyszynkę. To jest również kakao, czekolada jest bardzo dobra na szyszynkę, odżywia również szyszynkę. Takim produktem również wzmacniającym po bardzo mocnej zimie są banany. Banany również zawierają dużo potasu, są bardzo dobre właśnie na wzmocnienie. To jest taki produkt, który daje nam siłę, daje nam energię. No i do tego jeszcze dodałbym płatki owsiane, owies. No, płatki owsiane również są super jedzeniem. Jest to super jedzenie dlatego, że wzmacnia nasz organizm, wzmacnia wszystkie nasze mięśnie. Wcześniej mówiłem o takim koktajlu, który jest właśnie robiony na bazie właśnie płatków owsianych, czyli po prostu jedna szklanka soku z ananasa, jedna szklanka ugotowanych płatków, jeden kubek wody i to wszystko po prostu zblendować i powstaje nam taki napój, który odżywi nasze mięśnie. Można do tego również dodać jedną łyżkę pełną miodu i potem miód również zmieszać z tymi płatkami, z tym sokiem z ananasa i to po prostu będzie taki sok, który odświeży nasz umysł, odświeży nasze mięśnie. Nie będą nas boleć nogi, nie będzie boleć nas kręgosłup. To jest właśnie taki prosty przepis, co już wcześniej mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę dla osób, które jeszcze nie mogły tego posłuchać. Także, drodzy kochani, jak najbardziej zachęcam do zrobienia właśnie tej sałatki z pietruszki. Ona jest bardzo odżywcza, właśnie teraz na wiosnę, możecie skorzystać z tego i możecie przyrządzić bardzo fajną sałatkę właśnie z pietruszki. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.